Witam jeszcze raz na moim kanale dzisiaj. Przy okazji, jak nagrałem o tym moim nowym sprzęgiełku do hydraulicznym do centralnego, które będę przerabiał. A przy okazji, jak będzie wyglądał palnik w tym moim piecu z gazowującym. W sumie pomysł wymyślili, kurde, pepiczki. I to w kotle Blaze Green, czyli co tam takiego ciekawego, nowego, opatentowanego. No akurat myślałem nad tym, jak to zrobić, a oni mi właśnie nieźle podpowiedzieli. Czyli tak, tu mamy wlot gazów, że to będzie, tu będzie palnik. Ale co? Jak jest palnik normalnie, no to tutaj popiołu się nazbiera i te gazy mają problem się dostać. Poza tym robią szerokie te otwory i później padają duże kawałki do komory dopalającej. A tak, coś takiego można zrobić. Porus, oni mają to w kształcie gwiazdy, ale tu ja dodatkowo mam gotowe kształtki takie. Kształtki mam gotowe, szamotowe, nie będę nic robił, tylko i tak rozłożę, żeby pasowały. Grubość kształtki szamotowej 12 cm. Tutaj ma jakieś, ile ona ma? 25 na 26. W sumie cały palnik 40 na 50. Spokojnie tam, a coś to będę docinał jeszcze tutaj sedotne. Ale w czym jest dobre rozwiązanie? Porobione są tak jak gdyby dojścia gazów z boku. Czyli pod skosem tu się wstawi szamot, tutaj mam kawałki drewna, bo teraz tu trzeba będzie dociąć takie płytki szamotowe pod skosem, że jak tu nawet jak przypka trochę ten palnik, to ten gaz całego pieca będzie szedł tym kanałem i tu szedł do dołu, do palnika, gdzie tu pod tym będzie dopiero dozowane powietrze wtórne. I te gazy tu nie będzie blokował ten palnik. Ten otwór nie musi być szeroki, a jeszcze można go delikatnie, te cegły to tak podszlifować pod skosem, żeby tu nie klinowało ewentualnie jak coś spadnie do tego otworu. Bo tu żadne żelazo nie próbowałem i rura przepaliło w ciągu miesiąca i teraz róż żeliwny to parę paleń powyginało, powykrzywiało. Nic to żadne żelazo nie wytrzyma w tym żarze i dopływem powietrza. Także jedynie szamot ratuje, tylko trzeba to dobrze zrobić. Czyli tu będzie pod skosem jedna, druga, tu będzie wąski taki miarę, a tam góra 3 cm szerokości. Na długości tu już jest prawie 20, no 18 wystarczy. Tutaj przywlokuję z boku cegłami, bo tu jeszcze będzie pies miał na 90 cm spód. Także mam gdzie tutaj co zrobić. Oczywiście tego drewna tu mam za krótkie takie. I tu będzie dolet powietrza, tu dolet powietrza, tu dolet powietrza. Znaczy powietrza, gazów, nie powietrza, co ja pletę. I te gazy tu będą szły i dopiero się tu będą tutaj dopalać. I tu jeszcze zrobię z przodu takie dwa jak gdyby dojścia gazów. I wtedy takie rozwiązanie zrobili, oczywiście to opatentowali, ale dla celów prywatnych ja sobie podobne coś zrobię, oczywiście bardziej solidne, nie takie jak tam cinizna. I podejrzewam, że ten szamocik, co tam ma parę centymetrów, to długo nie wytrzyma. Natomiast mój powinien wytrzymać dożywotnie. No tyle chciałem powiedzieć, że takie rozwiązanie, jakby ktoś chciał robić, no to nawet jest to nie głupie rozwiązanie, żeby tu zrobić takie doloty gazów pomijające, bo tu jak przyblokuje i położy się duże, grube jakieś kloce, no to przyblokuje otwór i jest problem z dojściem gazów do palnika. A tak ten gaz będzie z bokiem spokojnie dochodził i nie będzie problemu. Jak jeszcze będzie dorobić takie jakieś z płaskownika, żeby to fajnie tu wygarnąć, a się nazbiera po paleniu. No to tyle, dziękuję.